Jeśli włączyliście ten film, to zapewne albo słyszeliście wiele dobrego na temat Hondy S2000 i chcecie się dowiedzieć więcej, albo jeździliście kiedyś Hondą jako kierowca lub pasażer i wiecie, że te często małe, niepozorne autka mają w sobie duszę prawdziwego samuraja. Albo się mylę i ten wstęp w ogóle nie ma sensu. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Wy piszecie teraz w komentarzach, dlaczego kliknęliście w ten film, a ja biorę się za omawianie cuda, jakim jest Honda S2000. Silniki, zawieszenia, rozwiązania techniczne, czyli samo motoryzacyjne mięso, które tak lubimy. Zapnijcie pasy, jedziemy. Zanim jednak przejdziemy do omawiania Hondy, to czas na małe lokowanie. Partnerem dzisiejszego filmu jest Letyshops. To usługa, z którą zaoszczędzicie na zakupach online, ponieważ dzięki niej część z wydanych pieniędzy do Was wróci. Na letyshops.com znajdziecie ponad 3000 sklepów, w których możecie zrobić zakupy z cashbackiem. Wśród nich m.in. Booking, Allegro, AliExpress, Decathlon i wiele, wiele innych. Z pewnością znajdziecie tam wszystkie produkty, których potrzebujecie, tyle że taniej, bo z cashbackiem. I co ważne, mówimy tutaj o realnych pieniądzach, które można swobodnie wypłacić, a nie o żadnych bonach czy punktach rabatowych. Co więcej, możemy skorzystać z bardzo prostej aplikacji na telefon lub wtyczki do przeglądarki, która na bieżąco będzie powiadamiać nas, czy przeglądana aktualnie strona internetowa współpracuje z cashbackiem Letyshops, a do tego pozwala śledzić historię ceny danego produktu, więc już nigdy nie znajdziecie się w takiej sytuacji, że kupujecie coś niby na promocji, a w rzeczywistości drożej, bo nieuczciwy sprzedawca zaraz przed promocją podbił cenę. Dodatkowo, wkrótce AliExpress obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji 27 marca z rana odbędzie się wielka 3-dniowa wyprzedaż, a na niej zniżki, kupony rabatowe i oczywiście cashback Letyshops. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linku poniżej w opisie filmu. Tam możemy się łatwo zarejestrować i zacząć oszczędzać na zakupach. Teraz wracamy do Japonii. Honda tak ma, że ludziom niezwiązanym z motoryzacją kojarzy się albo z małym Civiciem, albo Accordem, ewentualnie CRV-ką. Na pierwszy rzut oka nic specjalnego, nie najlepsze wyposażenie i komfort jazdy też niezbyt powalający, od autka do poruszania się z punktu A do punktu B. Prawdziwy charakter Hondy jednak jest inny, co sami pokazali na samym początku samochodowej historii marki Honda. Po II wojnie światowej Honda zajmowała się przede wszystkim produkcją motorowerów i motocykli. Jednak w 1955 roku japońskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu wydało rozporządzenie, że trzeba zacząć budowę auta dla ludu. Założenia były bardzo proste. Ma rozwijać prędkość 100 km na godzinę, nie może kosztować więcej niż 150 tysięcy jenów, czyli ma być naprawdę tani, i ma mieć 4 miejsca. Małe, proste auto dla ludu. Z czym więc Honda wyszła w odpowiedzi na ten program? Z modelem S360, czyli dwumiejscowym kabrioletem sportowym z napędem na tył. To jest prawdziwa dusza Hondy. Auto ma służyć do frajdy, a nie być tanie i ekonomiczne. Zarząd trochę jednak przystudził entuzjazm Soichiro Hondy i namówiono go, by jednak nie rozkręcać masowej produkcji modelu S360, bo może się nie przyjąć na rodzimym rynku. Koniec końców zamieniono literkę S na T i oficjalnie pierwszym masowo produkowanym samochodem od Hondy był model T360, czyli lekki dwumiejscowy samochód dostawczy. Nie ma co debatować, okazał się on sporym sukcesem, ale Soichiro Hondę ciągle coś w środku dźgało, że trzeba wyprodukować sportowy samochód z napędem na tył, bo to świetny projekt i taki samochód będzie po prostu fajny. Tym razem nie dał się przegadać i finalnie w roku 1963 Honda rozpoczęła produkcję modelu S500. Podobnie jak poprzedni prototyp, był on dwumiejscowym kabrioletem z napędem na tył. Pod maską miał czterocylindrowy silnik o pojemności 0,5 litra, generujący 45 koni mechanicznych. O nie, nie, można się śmiać, że to niska moc, ale to miał być lekki samochód do frajdy i dokładnie taki był. 725 kg masy, napęd na tył, 45 koni przy 8000 obrotów na minutę i czerwone pole przy 9500 obrotów. Honda pełnymi garściami czerpała ze swojego doświadczenia motocyklowego, nawet do tego stopnia, że napęd na tył przekazywany był nie za pomocą wału napędowego, a za pomocą łańcucha.
Problem w tym, że zarząd miał rację i S500 nie najlepiej się sprzedawał, ale właściciel nie dawał za wygraną i rozwijał linię sportowych modeli. Zaledwie rok później zaprezentowano Hondę S600 z silnikiem powiększonym do 0,6 litra z mocą 57 koni mechanicznych, ale przy tym ze zredukowaną masą do 715 kg. Pozwalało to na osiągnięcie 142 km na godzinę i przejechanie 1,4 mili poniżej 20 sekund. Był to pierwszy samochód Hondy oferowany w dwóch wersjach, jako kabriolet i coupé. W przeciwieństwie do poprzednika, S600 sprzedawała się całkiem nieźle, łącznie sprzedano około 13 tysięcy egzemplarzy w ciągu 3 lat produkcji, więc postanowiono raz jeszcze dać szansę małemu, lekkiemu samochodowi sportowemu, rozpoczynając w 1966 roku produkcję Hondy S800. Pewnie zauważyliście pewien schemat w oznaczeniach i zgodnie z nim S800 miał silnik o pojemności 0,8 litra, dokładnie mówiąc 791 cm3 i produkował okrąglutkie 70 koni mocy przy 7600 obrotów na minutę. Samochód jednak delikatnie przytył, teraz ważył bowiem 770 kg, ale nadal był naprawdę świetnym przedstawicielem samochodu segmentu G. Nisko osadzony, lekki i całkiem szybki, rozpędzał się bowiem do setki w 13,6 sekundy i rozwijał maksymalnie 158 km na godzinę, paląc przy tym średnio 6,7 litra benzyny na 100 km. Mniej więcej w połowie produkcji porzucono napęd łańcuchowy, przerzucając się na konwencjonalny wał napędowy. Potem również zastosowano na przodzie hamulce tarczowe w miejsce hamulców bębnowych. Niestety, dokładnie w 1970 roku postanowiono ostatecznie ubić serię S. Soichiro Honda ze względu na swój wiek zaczął ustępować z kierowniczych stanowisk, ostatecznie w 1973 roku przechodząc na emeryturę. Wtedy to Honda w całości skupiła się na bardziej ekonomicznych i rozsądnych autach. Paradoksalnie, po kilku latach od zakończenia ich sprzedaży, ludzie zaczęli serię S naprawdę doceniać. Ich cena na rynku wtórnym zaczęła rosnąć, a entuzjaści motoryzacji zatęsknili za małym, sportowym wariatem spod znaku Hondy. Jednak ciągle firma stawiała głównie na auta rozsądne, nie widząc większego sensu w produkcji aut dla wiernej, choć mało licznej grupy klientów bardziej zainteresowanych napędem na tył niż niskim spalaniem. Po ponad 20 latach w Hondzie nadeszła jednak nowa fala motoryzacyjnego entuzjazmu. Najpierw w 1990 roku rozpoczęto produkcję NSX, a 5 lat później zaprezentowano koncepcję powrotu do małych sportowych kabrioletów z napędem na tył. Na Tokyo Motor Show w roku 1995 odkryto Honda Sport Study Model napędzaną 5-cylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 2 litrów i bardzo zaawansowanymi rozwiązaniami w tematyce prowadzenia i lekkości konstrukcji. Przez kilka lat Honda pojawiała się z tym prototypem na targach na całym świecie, zbierając opinie i badając reakcje opinii publicznej. W końcu, w roku 1999 niecierpliwe oczekiwanie zakończyło się, a wygłodniałe apetyty entuzjastów japońskiej motoryzacji zostały zaspokojone. Zaprezentowano S2000 AP1. Sprawdzony przepis nie zawiódł. Nowa Honda szybko zdobyła rzeszę fanów, jednak oprócz bycia fajną, S2000 była również genialnie zaprojektowana i zbudowana z iście japońską precyzją i rozmachem. Sam przepis na sportowe auto jednak byłby niczym, gdyby nie najwyższej jakości składniki i przywiązanie do detali. Zacznijmy od samej konstrukcji, ponieważ jak dobrze wiemy, to kabriolet, a więc ciężka tylna oś i ciężka przednia oś połączona jest tylko i wyłącznie podłogą. W takiej konfiguracji bardzo ciężko zadbać o wystarczającą sztywność konstrukcji. Zazwyczaj w przypadku kabrioletów wzmacnia się podłużnice, ale to oznacza znaczny wzrost masy konstrukcji, nadal jednak nie rozwiązując całkowicie problemu sztywności, przez co często kabriolety prowadzą się znacznie gorzej od swoich braci coupé ze sztywnym dachem.
Honda bardzo mocno pochyliła się nad tym problemem, projektując nową, specjalną konstrukcję ramy o nazwie X-Bone. Przede wszystkim nie tylko włączono tunel środkowy do konstrukcji nośnej i połączono go z przednim i tylnym pasem, ale uczyniono go głównym nośnikiem masy, przez co naprężenia wywierane na podwozie nie są przykładane do niższych partii podłogi, a przenoszone są wyżej, na wysokości przednich i tylnych pasów, przez co całość jest znacznie bardziej odporna na wzdłużny nacisk. Taka konstrukcja powoduje sztywne i zwarte prowadzenie auta i pozwoliła na utrzymanie niskiej wagi całości. Zastosowano również serię łączeń, mających za zadanie przenoszenie przeciążeń skrętnych i poprzecznych. Ciekawie również rozwiązano kwestię bezpieczeństwa pasażerów ze względu na brak dachu, a więc i odsłoniętą górną część kabiny. Słupki i tylne zagłówki mają wkomponowane dodatkowe wzmocnienia, przypominające taką klatkę bezpieczeństwa. Świetne prowadzenie to jednak nie tylko zmyślna konstrukcja, ale również zaawansowane niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami i elektryczne wspomaganie kierownicy. W wersji Type V, przeznaczonej tylko na rynek japoński, zastosowano nawet układ kierowniczy dynamicznie zmieniający przełożenie kierownicy w zależności od prędkości pojazdu i kąta skrętu, tak by zwiększyć stabilność prowadzenia przy wysokich prędkościach, ale również ułatwić manewry przy niskich prędkościach, takich jak parkowanie. Był to pierwszy tego typu system w historii zaprezentowany w samochodzie produkcyjnym. Całe wnętrze zaprojektowane zostało tak, by kierowca miał wszystko na wyciągnięcie ręki, a wszelkie wskaźniki czy przyciski skierowane są właśnie w jego kierunku, tak jakby pasażerowie byli jedynie zbędnym dodatkiem zwiększającym masę. Najważniejszą jednak rzeczą pod kątem prowadzenia jest idealny rozkład masy 50/50, co w dużej mierze udało się osiągnąć dzięki lekkiemu kompaktowemu silnikowi, który ze względu na swoje gabaryty zamontowany został przed przednią osią, by utrzymać masę jak najbliżej środka pojazdu. A skoro już o nim mowa, to faktycznie czas przejść do silnika, a była nim jednostka F20C o pojemności 2 litrów. Inżynierowie wzbili się na wyżyny swoich możliwości, obierając sobie za cel niskie tarcie ruchomych elementów, wytrzymałość i lekkość. Wszystko po to, by zredukować straty mocy i sprawić, by jednostka żwawo reagowała na otwarcie przepustnicy, szybko wkręcając się na obroty. Z tego powodu zdecydowano się zastosować nadkwadratowe wymiary silnika, czyli takie, w których średnica tłoka jest większa niż jego skok. W przypadku F20C tłok ma 87 mm średnicy, podczas gdy skok tłoka wynosi 84 mm. Takie wymiary powodują właśnie łatwiejsze wkręcanie się na obroty. Z powodu braku turbodoładowania dużo uwagi poświęcono oddychaniu silnika, czyli zdolności do łatwego wypełniania cylindrów powietrzem. Zastosowano kolektor dolotowy z prostymi kanałami, które nie zaburzały przepływu gazów, ale za to znacznie mniejszą komorę dolotową. Dlaczego? By powietrze w dolocie nie gromadziło się w komorze, przez co przy otwarciu przepustnicy większa masa powietrza musiałaby zostać wprawiona w ruch, by doprowadzić ją do cylindrów. Gdy powietrze nie gromadzi się w komorze dolotowej, silnik zasilany jest powietrzem wprost z przewodów dolotowych, które kolokwialnie mówiąc już jest rozpędzone. Z tego samego powodu postawiono na zawory o dużej średnicy, by zwiększyć powierzchnię gniazda, przez które silnik zasysa powietrze. Dobre oddychanie silnika to jednak również sprawne opróżnianie cylindrów ze spalin. Stąd zastosowanie sportowego katalizatora ze zredukowanymi oporami przepływu spalin w standardzie. Żeby jednak spełniać normy i restrykcje dotyczące emisji spalin, zastosowano sprytne rozwiązanie w kolektorze wydechowym. Każdy port wydechowy ma dodatkowy wlot świeżego powietrza. Tlen z powietrza reaguje z węglowodorami i tlenkami węgla ze spalin, podnosząc temperaturę gazów wylotowych, przez co katalizator szybciej osiąga roboczą temperaturę i lepiej wyłapuje szkodliwe związki. Osiągając dobre przepływy, można było skupić się na osiąganiu wysokich prędkości obrotowych i dużej mocy. Zastosowano kute aluminiowe tłoki pokryte powłoką z dwusiarczku molibdenu dla obniżenia tarcia między tłokami a tulejami cylindrowymi.
Do tego korbowody z nawęglanej kutej stali, tuleje cylindrowe wzmocnione włóknami kompozytowymi i łożyska główne na wale korbowym wzmocnione dodatkowymi usztywniaczami. Czas jeszcze zahaczyć o głowicę, a w niej mamy oczywiście system zmiennych faz rozrządu fałtek, jednak w nowej odsłonie. Zamiast indywidualnych krzywek ze zmienną geometrią, zastosowano oddzielne profile krzywkowe. Do tego wzmocnione sprężyny zaworowe, charakteryzujące się większą średnicą i zmniejszoną bezwładnością. A całość napędzana nie za pomocą paska rozrządu, ale za pomocą łańcucha, który jest znacznie bardziej odporny na odkształcenia i gwarantuje dokładniejsze czasy otwarcia i zamknięcia zaworów, absolutnie kluczowe, gdy mówimy o wysokoobrotowym silniku. Specjalnie dla tej jednostki zaprojektowano nową, sześciobiegową, manualną skrzynię biegów o mocno sportowej charakterystyce. Krótki skok dźwigni, wybitna precyzja, a do tego specjalne, kompaktowe sprzęgło o niskim współczynniku tarcia i płytkowy mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu na tylnej osi w standardzie. Wszystkie te rozwiązania złożyły się na dwulitrowego zawadiakę o mocy 240 koni mechanicznych lub 247 koni mechanicznych w Japonii, tam bowiem silniki miały ciut większy stopień sprężania. A wszystko to w bardzo lekkim samochodzie ważącym 1250 kg. Dzięki temu S2000 miała świetne osiągi. Pierwsza setka pojawiała się na liczniku po zaledwie 6 sekundach, a licznik zatrzymywał się w okolicach liczby 230. Licznik, który warto podkreślić, inspirowany był bolidem F1 Ayrtona Senny. Silnik F20C produkował największą liczbę koni mechanicznych w wolnossącym silniku w przeliczeniu na litr pojemności i utrzymał ten rekord aż do roku 2010, kiedy to Ferrari wypuściło 458 Italię. Mimo że ten silnik zaprojektowano pod koniec ubiegłego wieku, to do dziś jest jednym z najlepszych silników w historii pod kątem wydajności w przeliczeniu na litr i pod kątem liczby obrotów. Średnia prędkość poruszania się tłoka w cylindrze to oszałamiające 24,6 metra na sekundę. To najwyższy wynik spośród wszystkich silników w masowo produkowanych samochodach osobowych. Limiter obrotów wynosił 8900 obrotów na minutę, a fałtek załączał się przy 6000 obrotów. Taka charakterystyka okazała się jednocześnie nieco problematyczna, ponieważ głównym rynkiem zbytu, w który celowano, były Stany Zjednoczone. A Amerykanie nie lubią lub nawet nie umieją korzystać z wysokoobrotowej natury silnika, bowiem przyzwyczajeni są do ogromnych silników oddających moc już w niskich partiach obrotów. Ta wysoka charakterystyka pracy nie bardzo im pasowała. Z tego powodu przy okazji drugiej generacji wprowadzonej w 2004 roku o oznaczeniu AP2, choć często się ją określa po prostu jako facelift, dokonano zmian pod maską. Na rynku USA, potem również na rynku japońskim, zmieniono dwulitrowy silnik F20C na jednostkę F22C1 o pojemności 2,2 litra. Na dobrą sprawę, jedyną zmianą było wydłużenie skoku tłoka z 84 do 90,7 mm. To spowodowało, że silnik z nadkwadratowego stał się podkwadratowy, czyli miał charakterystykę pracy przesuniętą nieco w niższe partie obrotów. Limiter obrotów z 8900 obrotów spadł do poziomu 8200 obrotów, a o ile sama moc nie uległa zmianie, o tyle maksymalny moment obrotowy wzrósł o 6% do 220 Nm. Przy okazji drugiej generacji wprowadzono jednak wiele innych zmian. Zmieniono twardość sprężyn, tłumienie amortyzatorów i geometrię zawieszenia, by poprawić stabilność prowadzenia i zredukować nadsterowność. Wzmocniono sztywność ramy i wprowadzono wiele zmian kosmetycznych w nadwoziu, m.in. inne zderzaki, reflektory i końcówki wydechu. Zmiany dosięgły również skrzyni biegów. Mosiężne synchronizatory zastąpiono włóknem węglowym, ponadto zmieniono przełożenia skrzyni, skracając pierwsze 5 biegów i wydłużając bieg szósty. Całość delikatnie utyła do poziomu 1300 kg,
Samochód nic jednak nie stracił ze swojego charakteru i nadal była to genialna, mała sportowa maszyna. Czas wspomnieć dwa słowa o wersjach specjalnych, a były nimi przede wszystkim wersje Club Racer w USA oraz Type S w Japonii. Obie były skupione na obniżeniu masy z dodatkowymi spoilerami dla poprawy prowadzenia na torze. Zwłaszcza amerykańska CR skupiała się na torach wyścigowych, miała dużo sztywniejsze zawieszenie i pozbyto się w niej koła zapasowego, klimatyzacji i zestawu audio, a miękki dach zastąpiono twardym. Sprzedaż samochodu jednak regularnie spadała, załamując się kompletnie przy okazji światowego kryzysu gospodarczego z 2008 roku. Z tego względu rok później, w 2009 roku, zakończono produkcję z 2000, zamykając się łącznie w 110 tysiącach sprzedanych egzemplarzy, licząc wszystkie generacje i wszystkie wersje specjalne. Do dnia dzisiejszego jest rozpoznawalną na całym świecie ikoną sportowego kabrioletu i niemalże niedoścignionym wzorem dla innych aut z tej klasy. Z pewnością na jej sporą popularność wpływ miały dwie pierwsze części Szybkich i Wściekłych. W pierwszej części była specjalną bronią Johnego Trana na imprezie Race Wars, a w drugiej części jeździła nią Zuki i choć na ekranie prezentowała się całkiem nieźle, to jak to w filmach bywa, była to zasługa magii Hollywood, a w rzeczywistości była fatalnej jakości składakiem, co pokazywał na swoim kanale chociażby Doug DeMuro. S2000 świetnie radziła sobie również w motorsporcie. Wersja Cup przez kilka lat dominowała swoją klasę samochodów w 24-godzinnych wyścigach na torze Nürburgring. A dziś jest prawdziwym białym krukiem na rynku wtórnym, którego wartość regularnie się podnosi, zwłaszcza w przypadku egzemplarzy zachowanych w pełnym oryginale, ponieważ Honda S2000 jest jednym z najczęściej tuningowanych samochodów japońskich, a z przeróbkami wizualnymi wiemy jak jest. To kwestia gustu. I podobnie jak wcześniej, historia zatacza koło. Znów świat entuzjastów motoryzacji żywi nadzieję na wskrzeszenie serii S w Hondzie. Skoro postanowiono przywrócić Hondę NSX i w mojej ocenie był to powrót udany, to kto wie, może doczekamy się również następcy Hondy S2000. Można tutaj wspomnieć o Hondzie S660, ale w mojej ocenie to delikatna profanacja linii S, bowiem nie ma nic wspólnego ze sportem, a jest typowym japońskim kejkarem. W komentarzach odpowiedzcie mi na pytanie zadane przeze mnie na początku filmu, a jeśli doceniacie moją pracę, to może warto, abyście rozważyli opcję drobnego wsparcia kanału. Wpadajcie na naszego Facebooka, Instagrama, gdzie możemy się nieco lepiej poznać. Po prawej stronie wyświetlają się Wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału. Jeśli subskrybujecie, to tylko z dzwoneczkiem. Z tej strony Robert z Powagowanych, miło mi było Was gościć, trzymajcie się ciepło, cześć!